Cześć, dzisiaj chciałam się z Wami podzielić przepisem na falafel, który odkryłam niedawno. Robię już je kolejny raz. Są naprawdę dobre. Jest to falafel z zielonym groszkiem i z pietruszką. Tutaj mam 135 gramów cieciorki, którą namoczyłam przez noc. Tutaj mamy 110 gramów zielonego groszku. Będziemy potrzebowali cebulę, połowę cebuli, 4 do 5 ząbów czosnku, taką garstkę zielonej pietruszki, sól, pieprz, kolendrę i kminek. Kmin. Nie kminek. Kmin. Kiumin. I to wszystko. Teraz do blendera dodam połowę tej cieciorki. Jeszcze troszkę. Dodam czosnek. 4 ząbki. Pietruszka. To wszystko, co mam tutaj. Dodamy cebulę. Ja może troszeczkę pokroję. Cebulę. Dodamy jeszcze pieprz. Można dodać tak pół łyżeczki. Może troszeczkę mniej niż pół łyżeczki. Dodamy sól. To już taką łyżeczka będzie soli. Dodamy do tego 2 łyżki mąki. Dodamy do tego łyżeczkę kminy. Kolendry. Tak po pół łyżeczki można dodać. I teraz to wszystko, co mamy tutaj, zblendujemy na pastę, a później dodamy na taką, może nie pastę, trochę trzeba to zblendować, a później dodajemy resztę tych składników, czyli resztę cieciorki i resztę groszku. Teraz do tak zblendowanej masy Teraz do tak zblendowanej masy dodajemy groszek zielony i resztę cieciorki oraz łyżeczkę proszku do pieczenia. Łyżeczkę proszku do pieczenia. I blendujemy to ponownie. Tak wyglądają zmiksowane składniki. Teraz tą porcję musimy podzielić na 15 równych kuleczek i będziemy to smażyć na głębokim oleju. Ja najpierw robię sobie coś takiego, że mniej więcej układam kuleczki. Staram się, żeby było ich 15, a później będę dokładała ewentualnie, jeżeli mi coś zostanie. Tak mniej więcej zrobię 15 porcji. Za dużo widzę. Jak widzicie, tutaj mam 15 kuleczek. Może nie są równe, ale to nic. I teraz będę to wrzucała na gorący olej i smażyła. I później Wam pokażę, jak to wygląda. I tak wyglądają gotowe falafel. Zachęcam Was do spróbowania. Są bardzo chrupiące. Jeszcze są gorące. W środku zielone. Przekroję, bo one są jeszcze naprawdę gorące. I są przepyszne. Bardzo serdecznie.